W ostatnich dniach w Bielickiej Mediatece zostały otwarte dwie wystawy malarskie związane z bratem Alojzem. 2 czerwca otworzono w sali dawnej wozowni pierwszą wystawę pod tytułem Miejsca związane z bratem Alojzem. Wystawa przedstawia obrazy z Libuszy, Biecza, Jarosławia oraz Kazimierza Dolnego, gdzie był kręcony film pod tytułem Braciszek. Natomiast 5 czerwca otwarta została druga wystawa poplenerowa Sługa Boży brat Alojzy Kosiba, kwestarz i jałmużnik klasztoru Wieliczca. Na naszej stronie wieliczkacity.pl można również obejrzeć fotorelację z tych wydarzeń.